Siemanko, witam wszystkich z tej strony Typek. Błąkamy się dalej po naszym klasztorze. Kurczę, powiem wam, że troszeczkę nam chyba w tym klasztorze zejdzie, bo tutaj strasznie jakieś zawikłane konszachty, kurczę, się dzieją. No mamy mnóstwo zadań tutaj, cała masa. Największy problem mamy z wytrychami, musimy zdobyć wytrychy albo klucz. Potem jakąś zakazaną księgę musimy wyciągnąć z zamkniętej szafy. Potem z kimś tam pogadać na temat jakiś wygrzebać jakieś brudy na tych braciszków wszystkich i donieść o tym komuś. No i kurde, jest strasznie dużo tego. No a poza tym musimy się pilnować rozpiski codziennej, żeby nie podpaść... Jak oni się, kurczę, nazywali, ci co pilnują tutaj porządku? Cyrkatorzy? Jakoś tak chyba. Mamy tutaj rozpiskę, co o której godzinie musimy wykonać. No a w międzyczasie, między tymi zajęciami, musimy jeszcze nasze dodatkowe zajęcia ogarnąć. O czwartej czekam, aż ten Jodok wstanie, bo jeszcze chcę z nim pogadać, tylko on coś nie chce wstawać. O czwartej mają być na mszy. Wszyscy, także myślę, że powinien zaraz wstać. No nic, poczekamy jeszcze chwilkę. Myślę, żebym gdzieś uciekł za daleko, bo chciałbym z nim pogadać, zanim pójdziemy. No dobra, ale on chyba ma gdzieś tą całą mszę. Więc ja już sobie pójdę, żeby nie podpaść nikomu. No tu w ogóle nikogo nie ma, wszyscy mają gdzieś tą mszę. Przeor, pogadamy sobie z przeorem. I'm a new brother, a novice, Gregor. I don't know my way around here yet. You're in charge of the whole monastery, aren't you? Welcome amongst us. Yes, yes. The Lord wanted me to take over the abbot's duties in his absence, but mainly I'm a servant of God, just like you and all the other brethren. Before God, there's no difference between us. How do you like it here? Świetnie. O, jest cudownie. It's wonderful here. I'm glad to hear it. May your enthusiasm last. Newals chciał ukraść zakazaną księgę. No właśnie, od Newalsa to... Newals to jest jeden z kandydatów na przeora. Następnego, chyba tak to się nazywa, przeor. W tym momencie chodzi mi o takiego najwyżej postawionego zakonnika. W tym momencie przeorem jest Piotr, ale nie ma go tutaj. On gdzieś tam jeździ po świecie w różnych sprawach. No a kandydatami na jego miejsce są Newlas i taki jeszcze jeden, kurczę, jak on się nazywał? Jan, coś takiego chyba. O, możemy donieść o nocnych popijawach, ale to nie, to Newalsowi doniesiemy, bo Newals mnie o to prosił, żeby mu wyszukać jakieś brudy. Znaczy brudy, no po prostu nieprawidłowości, nie? O, idą na mszę chyba. Dobra, teraz nie będziemy z nim gadać, bo chyba przy modlitwie nie powinniśmy. A tu już się ekipa... O, czekajcie, może dorwę zanim się zaczną modlić. Kurde, już zaczęli. No właśnie. Teraz nie chcą ze mną gadać. Taki boys band nieźle ciągnął. Dobra, przeczekamy sobie. O 6 jest posiłek. Zobaczymy, czy o 5 już skończyli się modlić. Bo chciałbym mieć czas trochę pogadać między tymi... Nie, dalej się tu, kurczę, modlą. Dobra. Brat bibliotekarz. Kurczę, od niego muszę chyba wyciągnąć klucz. On ma klucz do tej szafy, w której są zakazane księgi. No ale tutaj tego nie zrobię, bo mnie wszyscy zaraz zauważą. No nic, pójdziemy na razie do
O właśnie, jak to się kurczę nazywa? Nie reflektor. Coś tam torium. Kurczę, nie znam tych nazw takich kościelnych jakichś miejscówek. Ciężka lokacja dla mnie do nagrywania, bo nie znam tych słówek wszystkich. Celarius. Tutaj się nie gada oczywiście. Czemu ja tu nie mogę być? Już mam tu być za parę minut. Tu też nie mogę być? Coś się chyba troszkę zbagowało. O, czekajcie, co to jest niebieskie? A? Skradnij w nocy zakazane. Aha, to na górze. Dobra. Z tym Nevlasem bym chciał pogadać, bo on mnie prosił właśnie o wywęszenie jakichś niecnych sprawek. A wiem, że po nocy sobie braciszkowie tam popijają w piwnicy. Dobra, już jest chyba poszły. O. This is the virtue of those who hold nothing dearer to them than Christ, who, because of the holy service they have professed, and the fear of hell and the glory of life everlasting, as soon as anything has been ordered by the superior, receive it as a divine command and cannot suffer any delay. O, nie mogę teraz inwentory włączyć. Szkoda. No to poczekamy godzinkę. Może wystarczy. Brother. O. Co tu się dzieje? Where were you during Mass? Don't tell me you didn't know that Holy Mass is the foundation on which your life here is built. A jak to gdzie byłem? Przecież byłem tam z nimi. I definitely was there. I did come a little late, so perhaps no one noticed me. Really? Oh. Fine then. This time I will forgive you, but next time you'll be punished just like everyone else. Ten cwaniak, co mnie tutaj kurde teraz upomina, to jest jeden z tych pijaczków piwnicznych, więc kurde, nie fikaj gościu. No i co, i dalej tu siedzimy. Poczekam do 7. Dobrze, że tą retorykę sobie rozwinąłem, bo czuję, że mi się tutaj przyda. Nieraz. Ja pierdzielę, dalej gada. I pracować w fraternie. Jak ta fraternia jest oznaczona? O, czerwone B. O, zgłoś się u przeora Nevlasa właśnie. No dobra, gościu, ale on jest upierdliwy. Really? I'll pretend. Strasznie upierdliwy gość. Gdzie jest Nevlas? Co, nie ma go tu? Kurde, gonią mnie do roboty, a szefa nie ma, no. Tutaj chyba. O jest, dobra. What is it, brother? Spełnić swoje codzienne obowiązki, ale to później. Dowiedziałem się o nieprawidłowościach w klasztorze, o właśnie. I've discovered something about the wrongs being committed here. I see. Tell me more. The Circators go into the cellar at night to drink wine. I thought so. John always reeks of it. And he wants to be abbot. Hypocrite. Perhaps if you told the prior, that would clip John's wings. Brother Yodok has been stealing wine for the Circators so they can drink. Yodok? Well, that little rat's shown his true colors. Do you know where he's stealing it from? I don't know, unfortunately. No matter, you've brought me important information. That's all I know. If you find out anything else, come to me. I'd be interested to hear it.
Dobra, czyli jeszcze będę musiał mu coś... I'm here to work. Excellent. I've been waiting for you. There's the alchemist's laboratory. You'll find ingredients in the chests next to it. Concoct two buck's blood potions. Once you finish them, you'll find me somewhere nearby. Don't forget to let me know when you're done, so I can check them. Dobra, musimy byczą krew uważać. O, a tu jest chyba kartka. Musimy 10 takich kartek znaleźć, żeby złożyć księgę podarką. Dobra, bycza krew. Jeszcze chciałbym zdążyć gdzieś skoczyć do tego bibliotekarza, żebym mógł klucz zająć, żebym mógł tej nocy zajrzeć do tej szafy z zakazanymi księgami. Ja pierdzielę, ale tych przepisów mi się nazbierało. Nie mówcie, że nie mam akurat byczej krwi, no to będzie chyba jedyny, którego nie mam. O jest, dobra, już chciałem panikować. Tylko skąd ja mam wziąć teraz surowce do tego? Gdzie są jakieś surowce? Znaczy zioła. Nie no, weźcie mi powiedzcie, jak ja mam kurczę... O dobra, tutaj coś będzie. Stąd mogę chyba wszystko wziąć, tak mi się wydaje. Nie, znowu to będę musiał przewracać wszystko. Właśnie to mnie troszkę denerwuje w tej alchemii, że nie zostaje na tej stronie, na której odeszliśmy od stołu. Albo przydałby się jakiś spis treści na początku, gdzie można sobie po prostu kliknąć, na której stronie chcemy otworzyć, nie? Żeby nie trzeba było tego za każdym razem przewracać. Ale tam już mówiłem w którymś poprzednim odcinku, że tej alchemii się za często nie używa, więc... Dobra, olej jako podstawa. Po garści dziurawca i żywokostu i miszka. Dziurawiec zmielić. Dobra, czyli wszystkiego po jednym i dziurawiec musi być zmielony. Weźmiemy sobie najpierw dziurawiec, przygotujemy. No, co jest? Czemu? Aha. To tam miało być jako baza olej. Okej. Po co tym braciszkom bycza... Co to było? Siła czy krew? Bycza krew. Dziurawiec. Składniki mamy gotowe. I teraz co my z tym mamy zrobić? Wrzuć dziurawiec i żywokost do kociołka i gotuj przez jeden obrót klepsydry. Zostaw do ostygnięcia i dodaj mniszki. Ale nie gotuj. Dobra. Czyli dziurawiec i żywokost przez jeden obrót. Teraz tylko mniszki do mniszek dodać. Okej.
Czekamy, aż ostygnie. Podmuchaj, Heniek, będzie szybciej. Dobra, chyba już. To trzeba było destylować? Nie. Co, udało się? Udało się, dobra, mamy bycza krew. Aha, czekajcie, nie wiem, czy chyba drugi raz nie muszę robić, bo powinien zrobić kilka. Dobra, mam już dwa, okej. To jest zaliczone. What would you like? I finished my work. Show me what you've made. Spectacular, Gregor. You've found your talent. Soon enough, you'll be teaching the other novices. No i dobra, i co, wszystko u niego? What do you desire? No dobra, chyba żeśmy tutaj skończyli. Wiecie co? A ja bym jeszcze spróbował. Okraść go, jeśli ma coś ciekawego. Nic ciekawego nie ma. Dobra, to idziemy dalej. Tutaj możemy zajrzeć, co ma ten mniszek. Same książki, dobra. Dobra, to teraz spróbujemy sobie skoczyć do... Czekajcie, tu mamy... Któryś na biczu, to nie. Strony nie. To na razie odznaczę. Poznaj pozostałych nowicjuszy. Jodoka jeszcze muszę gdzieś znaleźć. O, właśnie, i nawet z nim muszę pogadać. Nawet z Jodokiem o winie. No właśnie, z Jodokiem mamy sporo rzeczy do załatwienia. Musimy z nim to wino załatwić dla mnichów. I ogólnie musimy z nim pogadać. Jest Jodok. Greetings, brother. I'm Gregor and I'm new here. Greetings to you, brother. I'm Jodok, the oldest of the novices. I hope you'll like it here in the trouble. You're young, perhaps intemperate. You might easily stray from the rules of the order. I suggest you get to know the older monks. You never know. Przeczytałem księgę opata. No nie przeczytałem chyba. I was talking last night with the brother Cicaters. It seems you're to fetch them a cask of wine, like last time. Yes, it's true. I'd like to help you. Would you really? To get hold of the wine, we'll have to leave the monastery for a bit. I know it's forbidden, but we've no... If wine started going missing here, someone would notice. But to leave the monastery, we need the keys. And only the prior has those. Wait a moment. Are you saying I'm supposed to steal the prior's keys so I can go and steal wine somewhere else? You see why I don't want to do it myself now, do you? I don't have what it takes. I can't get those keys, but you could. Or you might be able to pick the locks. But you've done it once before, haven't you? Last time the prior was sick, and he left the monastery keys in the Circator's care. So they unlocked the gates for me. This time we'll have to steal the keys. How can I get hold of the keys, do you think? I don't know, but it might be possible to do this without them. Brother Salarius, the cellar keeper, used to be a burglar. He knows his way around locks, and maybe could help us, if you could find a way... Do you think he'll want to take part in theft? O kurde. If you think so,
I can try. Once you have the key or some lockpicks, come and see me and we'll make our plan. Przeskoczyłem tam jedno zdanie przez przypadek. I've read the abbot's book. It says in there that you're not as saintly as you make out. Actually, it seems like you're as lecherous as a boar in rut. You broke into the abbot's quarters to spy on me? You won't get away with it. I wasn't interested in your opinion about what I did. What interests me is you and what the book has to say about you. I'm not going to tell you anything. I'm going to report you. No dobra, trzeba go chyba postraszyć trochę. Just try it, and I'll smack you so hard your feet won't touch the ground. No, don't hit me. I won't say anything to anyone, I promise. No i dobra, sprawa załatwiona. Dobra, kurczę, nie wiem, czy jeśli mówi brat piwniczny, czy chodzi o tych cyrkatorów, czy jest jakiś po prostu mnich brat piwniczny. Myślałem się, że będzie w piwnicy, no a jeszcze na wszelki wypadek sprawdzę. Dobra, chyba nie ma. Kurde, no muszę te wytrychy dorwać, bo nigdzie wejść nie mogę, ani żadnej skrzynki otworzyć. Dobra, to nie tu na pewno. O, czekajcie. Tu. Ja pierdziele, gdzie jest ten zasraniec? Albo przeorowi muszę świsnąć klucze. Tylko też nie wiem, gdzie jest przeor. Celary. O, to chyba ten. To chyba ten gość. What would you like? I'm looking for something a little unorthodox. And what would... I'm looking for lockpicks. Lockpicks? And what would you like though? Ale ja dalej nie mam kurde czym mu zapłacić chyba. Chciałbym poćwiczyć otwieranie zamków. I'd like to practice opening. Well, why not? So you heard I used to be a burglar, did you? I put it all behind me as soon as I took the vows. I'll trade them for food. Get me a bite to eat. And you can have your lockpicks. Dobra, żarcie mu trzeba can't przynieść, okej. Can't say fairer than that, can I? Dobra, to idziemy po jakieś żarcie. Wiem, że w piwnicy tego sporo leżało. Tylko nie wiem, czy kradzione przyjmie. Zobaczymy, ile nam za to wszystko da tych wytrychów. God be with you. Talk to me, bro. Potrzebne mi klucze do klasztoru. Chyba wiesz mi coś o swojej przeszłości. You have some interesting skills for a monk. Don't suppose you want to tell me how you... What's there to tell? We were all young and foolish once. I was a student in Prague, completely broke, living from hand to mouth and studying all day. It wasn't... So you turned to stealing? I set about securing a livelihood as best I could. A goose, some new shoes. Without that little bit extra, I'd never have completed my studies. I would have turned into a beggar. And who else do you know that can... No one, brother. Thank you for telling me you... No, nic ciekawego mi nie powiedział. Brother, I've a favor to ask. And I think you're the man to help me with it. Or you used to be... Before you came here. I see, so it's the dodgy sort of favor, is it? Well, yes. I need... That won't be easy, I can tell you that straight off. The prior always keeps the keys close by him. So how exact... How could I get hold of them? With great difficulty. Unless you...
Could you take the... Rob the prior? You wouldn't be doing it for free. Then what could you possibly pay me? I'm done with my thieving, and you'd have to offer me a whole lot of groschen to change my mind. How much would you want? A princely sum, brother. This is no trifling matter. That much? Where am I supposed to find that much coin? No one here has... Precisely. But no groschen, no theft. And think twice before you ask me that kind of favor. Dobra, jak będziemy iść po to wino z tym Jodokiem, bo będziemy musieli wyjść z klasztoru, to może wtedy mi się jakąś kasę uda zdobyć gdzieś. Sorry. Gdzieś do jakiejś mojej skrzynki bym sobie zajrzał. Chociaż tu gdzieś moje rzeczy powinny leżeć w jakiejś skrzynce w tym klasztorze, przecież ja tu wszystko oddałem, jak wchodziłem. Poszukuję czegoś, co raczej niełatwo to nie. Potrzebne mi klucze. Dobra, weźmy powiedzmy 5. O kurde, chyba nie wystarczy. Eliksir bycza krew możemy mu jeszcze dać. Chyba musimy to, ale to nie wystarczy, ja pierniczę. Czekajcie, muszę coś chyba tych kluczy, czy tych wytrychów mniej wziąć. Nie wiem, usuńmy 3. O kurde, ale lipa. Ale Lipton, straszny. Płacisz, nie no, nie stać mnie nawet na jeden. O, na jeden mnie stać. Dobra, mamy jeden wytrych, tylko żeby go nie połamać teraz. Zdobądź wytrychy, mam. Co dalej? Teraz chyba do tej biblioteki trzeba będzie w nocy się udać, ale mówię, trzeba poczekać do nocy. Zdobądź beczułkę wina. Klauzurze. Nazywam się brat Grzegorz i jestem mnichem w sadzawskim klasztorze. Co by na to powiedział tatko? Ale nic to teraz. Nic ciekawego. Kurczę, gdzie jest ten przeor? Nie wiem, który to jest przeor. Brother. What are you doing here? Shouldn't you be working somewhere? Idle hands are the devil's workshop. I had other affairs that needed to be attended to immediately. It will never happen again. Really? Co on nakapował na mnie? I'll pretend nothing happened. But this is the last time, brother. Co za wieśniak nakapował na mnie? Kurde, co za ciul. Dobra, idziemy do biblioteki zobaczyć, co tam. Gdzie ja tego przeora mogę znaleźć? Nie, to jest sypialnia. Kurde. Nie pamiętam. Najgorsze, że oni tutaj w trakcie rozmowy używają imion, a tutaj w grze widzę tylko nazwy jakby rodzaju NPC-a, nie? A czasami jest odwrotnie, czasami oni używają jakby stanowiska w rozmowie, a potem ja widzę imiona i nie wiem, który jest który. Kurde, gdzie się do tej biblioteki szło? To by było? Cyrkator Jan. O, tu jest, dobra. Mnich. O, bibliotekarz. Kurde, mam... No nie wiem, czy go tutaj mogę okraść tak po prostu. Ten mnie zobaczy chyba. Może spróbujemy? Za długo trzymałem, ja pierdzielę.
Uciekać, typek, uciekać, kurde, Heniek w nogi. No, a pewnie i tak mnie będą ścigać zaraz za kradzież. Matko Bosko, co ja mam teraz zrobić? Uciekać. Przerąbane w tym klasztorze będzie, kurde, ja się chcę stąd wydostać. Nie podoba mi się to. Ja się kurde schowałem za jakimś... Będę drzewko udawał. O kurde, to? Nie, to nie ten. Dobra, jeszcze. O cholera. Brother. Jednak już wiedzą. Stealing is a sin. O nie, teraz się nie mogę wyłgać. Very well, brother. Now, show me what you have. Nie, jeszcze mi coś. I must confiscate anything that's not allowed in the monastery. O nie, zabierze mi ten wytrych chyba. Co za kutafon. Masakra w tym klasztorze będzie, kurczę. To był jednak zły pomysł, żeby... Znaczy, dobry był, tylko że za długo, kurde, czekałem. W sumie nawet nie wiedziałem, że nie da się dłużej niż 22 sekundy nabić. Bo było cały czas zielone, nie wiem, czy tam zauważyliście. Cały czas na zielono było kółeczko. A... Na 22 sekundach już, znaczy na 23 w zasadzie wyskoczyło, że mnie odkrył. Nie wiedziałem, że jest taki limit. Nic, będziemy na przyszłość na 21 kończyć. I co, straciłem wytrych? Straciłem. Kurde, co za ciul, zabrał mi mój ciężko zapracowany wytrych. Salve, Domine. A my teraz po to wino mieliśmy iść, no dobra. Okej, słuchajcie, ja to chyba będę musiał troszeczkę sam nadgonić, bo będę się plątał po tym klasztorze strasznie. Widzicie, co się dzieje, kurde, tutaj nie jest łatwo. Tu jest chyba gorzej niż na zewnątrz, nie? Ciągle mnie ktoś pilnuje, ciągle ktoś, kurde, na mnie zakapować może. A wszyscy chcą, żeby coś dla nich zrobić nielegalnego, nie? Najlepsze jest to, że wszyscy chcą, żeby coś nielegalnego dla nich zrobić, a wszyscy mnie pilnują, żeby nic nielegalnego nie zrobił, kurde. I weź tu bądź mądry, jak z tego wybrnąć. Dobra, ja tu sobie troszeczkę pokręcę się po tym klasztorze sam, tak między odcinkami, żeby to przyspieszyć, bo to trochę zajmie, podejrzewam. Ale widzicie, jak to wygląda. Słuchajcie, na dzisiaj tyle. Ja się tutaj zajmę tymi sprawami, jakoś postaram się to przyspieszyć trochę. No i zapraszam was oczywiście na kolejne odcinki. Na dzisiaj tyle, do usłyszenia, cześć.